Witajcie, myszki z tej strony, w pierwszym odcinku z nowej gry na moim kanale Crow Country. Wyszła ona dosyć niedawno, ponieważ wydaje mi się, że już ma miesiąc czasu od jej wydania. Ją pierwszy raz zobaczyłem na YouTubie u innego YouTubera, ale niestety nie kontynuował tej serii, a bardzo mnie zaciekawiła. Jest to gra typu Resident Evil, gdzie mamy mapę, gdzie trzeba odblokowywać kolejne pomieszczenia i jeszcze jest ona robiona w takim, no, bardzo wczesnym stylu, oczywiście już takim trochę bardziej zaktualizowanym na nasze czasy. Wydawało mi się bardzo ciekawie, żeby poprowadzić taką serię. Gra jest oczywiście z pełnym angielskim jedynie tłumaczeniem. Są tłumaczenia na inne języki, ale raczej nas to nie będzie interesować, więc jeżeli będą jakiekolwiek dialogi, to ja będę dla was je na czasie rzeczywistym tłumaczyć, a jeżeli będą jakieś dokumenty, to oczywiście je najpierw przeczytam, później w skrócie wam opowiem. No chyba, że chcecie sami zatrzymać czas i je obejrzeć i przeczytać. To też zachęcam. Więc w takim razie zaczynajmy naszą podróż. Więc mamy kilka trybów. Mamy Survival Horror. Okej, Exploration Mode na pewno nie jest dobry, ponieważ nie będzie zaatakowani. No jeszcze jest Hard Mode. Myślę, że Survival Horror będzie najlepszy, dlatego że to jest taki typowy, żeby zagrać. Ewidentnie zrobili ten drugi tryb, żeby bardziej pod ludzi, którzy chcą pozbierać. Zgaduję, że jak się zakończy ten survival mode, to może mi się cofamy się w czasie i jesteśmy w 1990. Wow. Ciekawe. I właśnie o takiej grze grafice mówię. Dobra. Jeżeli ktoś zapyta, moje imię to Mara. O Jezu. Mam flashbacki z innej gry. Mara Forest. Specjalna agentka Forest. To ja, nie zapomnij. Dlaczego wydaje mi się, że ona nie jest specjalną agentką? Nie zepsuj tego. Wydaje mi się, że chyba gadała do siebie, ale to tak zawsze jest w grach, że o, gadamy do siebie, a gadamy do gracza. I zobaczmy, jak to będzie. Oczywiście to jest gra na kontroler, a ja nie jestem słynny z posiadania. O, Maślos, dlaczego nie nagrywa głos? A nie, bo się... Dobra, ja takie... O nie, nie nagrywa się, po czym zobaczyłem, że nie, to się zacięło. Okej, więc... nawet płynnie to chodzi. Grafika jest tak specjalnie spikselowana. Ostatnio widziałem takiego mema, że no, nasza grafika jest spikselowana, żeby pokazać tam nastrój tego i facet wychodzi przy drzwi. No, niektórzy nie lubią takiej grafiki. Nie dziwię się, dlatego że zbyt dużo gier robiło to. Więc tak, refy to jest... znaczy się... Okej, sprawdzam, czyli LB to jest to, a to jest RB. Okej. O, mamy jakiś celownik, okej, czyli... O Jezu, ale trudno się będzie celować. Wiem, że w tej grze... Okej. Egzamin. Wygląda na to, że jest rdzawy. Okej, możemy go zniszczyć, jeżeli użyjemy mocy. Tylko żeby to nie był strzał, zgaduję, że to będzie strzał. Dobra, o co tutaj jest? O, medikit. Okej, bierzemy. Okej, czyli co, zazwyczaj kiedy będziemy coś brać, to będzie tak? Czy możemy piec? O, możemy piec, dobra. To przyspieszy nieco nasz... O, coś tutaj było? Okej. To jest fajny samochód, ale jest strasznie niezadbany. Okej. Wygląda na to, że jest zamknięty. Potrzebujemy srebrnego klucza. Jest napisane El Crow. Wiecie co? To jest jedna z tych gier, gdzie muszę sobie znaleźć coś do pisania. Dobra, na szczęście mamy notatnik. Już takie, gdzie jest kartka, mam notatnik dosłownie. Coś do pisania i ja będę po prostu pisać te wszystkie znajdźki. Ponieważ na pewno się przyda.
Okej, wygląda na to, że już zapisałem. Więc nie mamy klucza. Więc zobaczmy ten samochód. Okej, otwórzmy i co tam mamy? Okej. Mamy. Właśnie mamy opakowanie z amunicją. Więc wygląda na to, że będziemy musieli strzelić do tego. Okej. Musimy przeładować? Chyba tak. Okej, to zadziałało. Oraz. Dobra, wydawało mi się, że ja włączyłem sobie wibrację, ale wygląda na to, że nie. Oby nie było słychać. Więc jeżeli chodzi o fabułę, to jest taka, że. Latarka. Okej, mamy latarkę. Jest taka, że my dostaliśmy się. Podoba mi się. O, plakat z przyciskami do gry wideo. Okej, możemy się obracać. Okej. Chyba tak nie miało, bo wydawało mi się, że tutaj Moonlock, wydawało mi się, że to bardziej będziemy, że się obrócimy. Wygląda na to, że nie. I jest coś takiego, że trafiliśmy do zamkniętego parku rozgrywki, które się tam nazywa właśnie Crow Country. Okej, czyli w śmietniku coś może być. Crow Country został on zamknięty i my teraz mamy coś zbadać. Co to jest? Możemy, o właśnie, chciałem powiedzieć, czy możemy obracać kamerą? Możemy, dobra. Trochę jest wkurzający dźwięk, ale pominijmy to. Dobra, jak teraz, co to jest? Okej. Czyli to jakieś, jeszcze dźwięk wydało. O, co to jest? Świeci się? Okej, laser do broni. Dobra, co to jest? Telefon. Okej, nie możemy zadzwonić. Tutaj jest jakiś, który daje nam. Okej. Strasznie dużo w tym miejscu jest. Co to jest? To wygląda, jakbyśmy mogli rozbić. Ale dlaczego? A, bo celujemy w tę stronę, co jesteśmy obróceni. Okej. Jej, i co to jest? Więcej ammo! Okej, czyli pod B mamy bieganie. Pod różnymi rzeczami. Okej, ewidentnie to jest wybuchowe, ale coś tutaj widzę. W kącie, co to jest? O, do shotguna, czyli okej. Typowo w grach zombie będziemy mieć pistolet i shotgun. Okej, magazyn. Okej. A, czyli tutaj mamy takie różne poradniki, takie, żeby było, że o, możesz na przykład to, okej, medikit. Co tutaj mamy? Vending machine. Dobra, kopnijmy. Okej, mamy antidotum. Możemy kopnąć? Jeszcze raz? Aha, chyba już nic więcej nie wyleci. Dobra, co tutaj mamy? Czyli tak, możemy wysadzać czerwone beczki, wtedy będzie oczywiście możliwość do... Au! To była pułapka! O, maści los. Nie zauważyłem, jak tutaj jest. Dobra, jest w miarę okej. Dobra, tutaj jest jakiś wiadomość dla pracowników. Okej. W pewnym miejscu wentylacja nie działa i prawdopodobnie ktoś tam wlazł i umarł, więc nie włączajmy wentylacji. Okej, warto pamiętać. O, ale w tym samym miejscu ktoś rzucił klucz. Okej, to jest silver key, a nie mamy go. Dobra. Coś tam wcześniej jeszcze było, więc chciałbym powrócić. Wydaje się, że ten obszar to jest taki dosyć duży, ale jest zablokowany, okej. Ale mamy kosz.
Dobra, antidotum przyda się. Okej, okay. Czy coś tutaj jeszcze jest takiego? Można byłoby uznać. O, tutaj mamy ticket. Aha, czyli bilety zawsze były tanie, co można uznać, że coś pokazuje na temat tego miejsca. Tak, że to była taka taniocha. Takie trochę miejsce, gdzie ludzie... Okej, okay, czy można to zniszczyć? A, ma się raz. Ciągle będę się mylić przy tym celowaniu, bo to celowanie jest takie, że trzeba się obrócić. Okej, okay. Miałem rację. Okej, okay, więcej broni. W ogóle ile mamy amunicji? Mamy 13. W miarę dużo, widząc ile ogólnie jest, ale może... Ja zawsze mam takie... w takich grach, nie wiem jak to jest z amunicją, czy tutaj musimy ją bardziej oszczędzać, czy jednak musimy ją, no, jednak można jej wykorzystywać mocno, żeby tak nie było, że mamy znowu te grzyby nie wyglądają jakby były naturalne. Okej, okay. Wygląda na to, że mamy kolejną, okej, okay. Mechanikę w stylu, o, możesz rzucić i tam pójdzie przeciwnik. A nic tutaj nie było. Okej, okay, co tutaj jest? Okej, okay, mamy zapisane liczby 2 z 1, 0, 6. I jest zapisane we krwi. Okej, okay. O, mamy coś tutaj. Kolejne, czy możemy w to celować i coś z tego wylecieć? Okej, okay. Wydaje mi się, że zbyt mocno się, tak, zgaduję, że to było coś w stylu, że możemy po prostu przeciwników, okej, okay. Dlatego też tak to brzęczało, nie wiem dlaczego, ale wolno, kamera się obraca. Okej, okay. Tutaj nic nie ma, ale tutaj mam, co to jest? Granat, aha. Ok, mamy tutaj pułapkę. O, ale mamy tutaj kolejną skrzynkę. Dobra, bo ja trochę marnuję amunicję. By się przydało, żeby coś... Ok, co to jest? By się przydało, żeby pójść trochę do przodu, bo tak w sumie... trochę bardzo, bardziej badam niż idę do przodu. Okej, okay, jeżeli będziemy otruci, to musimy użyć antidotum jak najszybciej jak można. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego nie mogliśmy wejść, tylko musimy... Tak, okej. Okay. I mamy tutaj jakąś zabawkę. Okay. Dobra. Okej, okay, czyli mamy coś tutaj do naprawienia. No i mamy gazetkę. Okej, okay. To jest część gazety, że się otwiera ten park. Jest założony przez pana Edwarda Crowa. Okej, okay, że on jest wyjątkowo bogaty, ale nie jest wiadomo skąd. Aha, okej, okay, mamy coś ciekawego, bo mamy coś takiego, że żeby to naprawić, musimy wyjąć jakieś jajko? Okej, okay, tutaj... Okej, okay, jeżeli to się... jeżeli łabądź się zepsuje... Okej, okay, musimy wyjąć... Jajko z jego systemu? Nie wiem co to znaczy. Mamy coś tutaj? O! Okej, ammo. Czyli ta gra lubi chować rzeczy. Dobra. Wygląda na to, że w miarę dużo już zbadaliśmy. Mamy to coś. Jest to jakieś drzwi. O, mamy kamerę. O.
Wygląda na to, że będziemy mieć przeciwników. Okej. Okay. O, tutaj mamy jakiś kod. Ale najpierw... Bum. Nie wiem dlaczego, ale te bężki, dobra. Mamy kod i mamy tam 2106, ale tutaj nie mamy... Nie mamy kompletnie, ale tylko... Okej. Okay. Witaj. Nie mamy kompletnie kodu, który by pasował. Okej, okay, mamy medikit. Czekaj, tylko ja sprawdzę tutaj. Okej, okay, nie ma. Nie, dlaczego ciągle niszczą beczki? Witaj! Facet? Proszę pana, co się stało tutaj? Co? Kto? Moje imię to Mara Forest. Jestem tutaj, aby pomóc. Oni zaatakowali mnie. Jedyne, co chciałem, to był dowodu. Jak masz na imię? Arthur Mole. Ja po prostu potrzebowałem lepszego zdjęcia. Zdjęcia czego? Kto ciebie zaatakował, Arthur? Te rzeczy. Nie wiem. Ci ludzie. Oni widzieli mnie i... Okej. Okay. Zachowaj spokój. Bardzo się wykrwajasz. Więc chyba musimy pomóc. Jak mówiłeś, jak masz na imię? Mara. No weź. Myślę, że powinniśmy spojrzeć na twoją nogę. Okej. Więc musimy pomóc. I jeżeli zombie go zaatakowali, to by warto było dać, tylko że wygląda na to, że nie możemy, ale... Okej, zobaczymy co będzie. Okej, dziękuję. Okej, powinna mu jeszcze pomóc. Ciągle czuję się źle. Okej, zaprowadźmy cię do lepszego miejsca. Nie wyglądasz na ciężkiego. Okej, więc chyba musimy go zabrać. Zabraliśmy go chyba do auta, bo tak słyszę. Okej. Jesteśmy na początku. Wiecie co? Sprawdźmy, czy nie możemy jakoś mu bardziej... O, lekarstwo. Nie możemy mu bardziej pomóc, bo wydaje mi się, że jak go tam dziabnęli, to może antidotum można mu dać, czy coś takiego. Bo wiecie, no... Bez antidotum to chyba mało co mu pomożemy. Okej, witaj! Artur, jak się trzymasz? Jest dobrze. Aha, dostaliśmy achievement, że pogaduj do Artura, kiedy jest w aucie. Możesz być szczery. Twoja noga bardzo ciebie boli. Tak. Jeszcze pulsuje. Tak dziwnie. I masz... Boli ciebie głowa. Czujesz się jakoś niespokojnie? Jak, skąd wiedziałaś? Rzecz, która mnie zaatakowała, zaatakowała ciebie. Co? Nie ta sama, ale wiesz. Czy ja powinienem udać się do szpitala? Mara? Siedź, okej? Okay? Będziesz ci bezpiecznie w samochodzie. Okej. Okay. Okej, okay, myślałem, że to będzie jakiś szybki dialog, więc skipowałem, ale... Mara, ale park został zamknięty lata temu. Nie może on być tutaj. Jest tutaj. Muszę z nim porozmawiać. Dlaczego? Muszę coś mu powiedzieć. Okej. Okay. Dobra, to chyba wszystko. Myślałem, że można mu jakoś bardziej pomóc, ale wygląda na to, że chyba umrze. Zazwyczaj postać, która nie chce pomocy, to tak się kończy, ale ewidentnie trochę dialog źle został zrobiony, dlatego że wróciliśmy dosłownie w tym samym momencie, co przyszliśmy, więc jeszcze tamta osoba, znaczy się tamta osoba, to coś nas jeszcze nie zaatakowało. O, coś tutaj jest. Okej, okay. Hasło do tej... Babki od drzewa. Okej.
czyli że coś będzie. O, co to jest? Okay. stara maszyna z papierosami. Nie mogę palić. Jeszcze nawet było. Okej. Okay. No to czytaliśmy, że jak dostaną headshota, to wtedy więcej damage'a dostają. Okej, okay, czyli więcej damage'a zadaje też, kiedy jesteśmy tam. I teraz... Okej. Okay. To nie jest, jak możemy odpalić latarkę. O! To było dobre. To było dosyć szybko, odpowiedź dostałem. Okej. Okay. Chodźcie do mnie. O, masz los. Najgorsze jest to, że to celowanie. Nie jestem przyzwyczajony do niego. Okej. Okay. Dobra, poczekajmy chwilę. O, właśnie los. Okej, widzę, że... Strzelanie w tej grze nie jest najlepsze oraz też nie pomaga to, że oni się ciągle chowają. O nie! Dobra, myślałem, że to jeszcze będzie tutaj chodziło. Okej. Czyli strzelanie w tej grze nie jest moją najmocniejszą stroną. I nie warto też próbować. Teraz załatwiliśmy obu. Co tutaj mamy? Jakąś paczkę. Aha, czyli mamy paczkę z pełną złota. Nice. Okej, co to jest napisane? Okej, okay, czyli że jest jakaś kopalnia? Kopalnia złota czy co? Chyba nie, bo tam było z Brazylii. To tam jakieś jest jakaś kopalnia tutaj, której wejście jest to mały domek. Nie powiem, dosyć ciekawe. Wybór miejsca. Ale mam tutaj jakieś rzeczy. Okej, okay, laboratorium, Wednesday. Nie wiem, czym jest Wednesday. Ale tutaj przynajmniej nieco wiemy, jak to jest rozłożenie. Ale chyba wszystko tutaj przeszliśmy. Aby nie było kolejnych potworów. Okej. Okay. Co za miejsce? O, medikit. Fajnie. Aha, podoba mi się napis książki Mining Your Business. Czyli wiecie, to tam. Okej, okay. Czy tutaj ktoś nie patrzył się na nas przed chwilą? Okej, okay, dobra. Okej, okay, to jest chyba coś ważnego. Hear me. Oh, great fairy of fairest forest. Okej, okay, czyli że mamy to kolejną rzecz. Okej. Okay. Ewidentnie coś tutaj jest za tym obrazem, ale okej. Okay. Okej. Okay.
O, czyli jak zbieramy sobie te poradniki, te właśnie porady, to wtedy tutaj się pojawia, okej. Okay. All the Greaters, Historial, okej. Okay. Czyli książki o kopaniu. Okej, okay, mamy mapę. Mapę, pod którą możemy otworzyć. Pod RP. Okej, okay, jesteśmy tutaj, Crown Lounge. Ewidentnie coś jest za ścianą. Nie możemy przejść. Tutaj mamy Swamp Boats. Okej. Okay. Czyli tutaj coś mamy, ale tutaj pisze, że jest Swamp Boats. Musimy... Okej, okay. Na razie nie wiem, co to znaczy. My się dowiemy. Fireplace. O, czyli ognisko to jest zapisywanie. Okej, okay, możemy zapisać. Okej, okay, list tutaj mamy. List od prawnika. Okej, okay, był jakiś wypadek. Dziewczynka została ranna. Teraz zapewne tak, tam rodzice chcą, żeby odpowiedzieli. O! Możemy strzelić. Bum. Zawsze się przyda ammo. Chociaż fajnie było, gdyby było takie jakby bardziej okej, okay, ashtray. Byłoby bardziej coś takiego. Okej, okay, antidotum. Czyli tutaj jest sporo rzeczy. Było to bardziej takie, że możemy czymś innym zniszczyć. Bo tak to marnujemy tylko ammo. Okej, okay. Okej, okay. Czyli tutaj mamy zbiór tych... Okej. Okay. Dobra, mamy ten kod, ale wydaje mi się, że to nie jest ten do tego. Tak. To był jedyny, który mamy. Okej, okay. Tolman's Records. Okej, okay. To jest jakiś zapis zdarzenia. Aha. Czyli było jakieś zdarzenie, że facet przyjechał, że był jakiś intruz, ale facet się pojawił znikąd przy jeziorze. W ogóle go tam nie powinno być. Na kamerach nic nie pokazywało, on też nie... jakoś nie... Okay, jakoś nie odpowiadał. Aha. Dobra, czyli to trzeba do tyłu i B. Dobra, no chyba wszystko już mamy stąd. Czekajcie, czy to ja sprawdziłem? Tak, tak, tak. Okej, okay, więc możemy teraz wyjść. I w głównej mierze, jeżeli będą jacyś przeciwnicy, to ja... Jestem chętny, żeby po prostu uciec przed nimi. Nawet nie wiem, co to było, jakieś pająki. Coś tutaj chodzi? Ewidentnie. Ale te beczki chyba się od razu spełniły. Dobra. Trochę rzeczy tutaj jest. Okej, okay, ominimy to. Bardzo chętnie to ominam. Dobra, kolejne rzeczy są. Dobra, i teraz musimy znaleźć ten cały... jak to się nazywa? O to właśnie. Tylko, że na nasze nieszczęście są tutaj przeciwnicy. Okej, okay, musimy załatwić tego. Tylko jakby jeszcze się... Nie ruszał. Się nie ruszaj. Ile to musisz dostać? Ja w głowę ci nawet nie mogę wycelować. Okej. Okay. Ostatni strzał był w głowę. Nie. Dobra, więc musimy się tutaj zająć. Mamy hasło. To jest to 3184. Okej. Okay.
Musimy do... Okej, super. Super, dosłownie znakomicie. Możesz tutaj przejść, chcę ciebie na pułapkę dać. Ty naprawdę omijasz pułapkę. Serio? Okej, złapaliśmy, ale... Na nasze nieszczęście teraz te małe gluty są tutaj. Zobaczcie los. Dobra, te małe gluty podają na jednego strzała. Zaraz, zajęliśmy się tym. O, jest tutaj mo. Bardzo chętnie wezmę. Przeładujmy i teraz musimy się tym zająć. Okej. Więc tak, to było Hear Me, o Great Fairy of Ferris Forest. Posłuchaj mnie, o Jezu. Posłuchaj mnie, o wielka wróżko lasu wróżek. Witaj, dziecko. Czy chcesz ochraniać nasz wspaniały świat natury? Powiedz, że tak. I will. Podążaj za mną. O Jezu. Dobra. W takim razie przechodzimy. I co tutaj mamy? O, i mamy to miejsce, gdzie tam ten klucz spadł. Okej, zobaczmy, co tutaj jest. Staw memo. Sodej... Aha, dobra, czyli facet, który naprawił te rzeczy, zrobił to tak, że nie można tego zrobić, póki, że jeżeli będzie zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie, to wtedy wentylacja się otworzy. A mamy taki problem, że jeżeli to zrobimy, to wentylacja wyda trujący gaz, bo tam jakiś chyba facet umarł. Okej, więc musimy to przełożyć. Dobra. I... au. I pociągnąć winie teraz. Jej, udało się. Tylko dlaczego tam to nie zadziałało, co? Dobra. Jak tutaj to wygląda? Tutaj chyba jakiś cel się otworzył. Okej. O Jezu, jeszcze nasza postać. Dlaczego nasza postać? A, bo dostaliśmy już, okej. Okej. Myślałem, że musimy coś dalej postrzelać, ale chyba nie. Raj, co tam dalej będzie? Zobaczmy, co tam w głębi dalszego. Okej, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Takim, gdzie taśmy są przyklejone na ścianie, nie wiem dlaczego. Okej, weźmiemy to. I co tutaj mamy? Aha, dobra, czyli ktoś zabrał trójząb i ten trójząb ma takie ma coś takiego... O Jezu, co, czym ty jesteś? Okej. Facet poszedł ze swoją dziewczyną na jakiś tam film, więc stworzył cybernetycznego kruka, ale później rozstał się z dziewczyną, więc zostawił ten cały projekt. No, mamy lasek do Magnum. A, czyli mamy taki typowy właśnie modyfikację do broni. Dobra, będzie to jakoś. Okej, kolejny. Tak, zauważyłem już te klatki. Okej, mamy coś tutaj, ale
Raczej chyba nic jeszcze tutaj nie mamy. Dobra, jeszcze mamy śmietnik, więc mamy puszkę. I zobaczmy, co tutaj będzie. A mamy potwora, dobra. Tam będziemy ich omijać, bo jednak amunicji aż tak dużo nie mamy. A tutaj zostawiliśmy te małe gnoje. Prawie mnie depłem. Okej. Chcę mapę. Szczerze nawet nie wiem, jak, co oznacza, czy jest wypełniony cały pokój, czy nie. Key. Okej, okay. Unsolved puzzle, swamp bones. Okej, okay, dobra. No i byliśmy za Failure Pound, ale tam dalej już nic nie ma. Więc mamy tutaj dwie ścieżki koło siebie. Pierwsza to jest tutaj. Bo swamp bones. Dobra, mamy tutaj. O, mamy akurat ten klucz. Dobra, nice. Dobra, przejdźmy, zobaczmy, co jest w środku. O, tak, jest tutaj kopalnia. Okej. Oj, coś ewidentnie jest na dole. Dobra. Co tutaj mamy? Na razie mamy śmietnik. To zawsze coś. Okej, okay, banana. Zgaduję, że jak położymy, to działa jakaś pułapka. Okej. Okay. Okej, okay, musimy tutaj znaleźć paliwo. Co tutaj jest? Okej, okay, czyli wiemy, gdzie jest zawór. Ale musimy jeszcze tam pójść. Okej, okay, mamy tutaj ten crane. Potrzebujemy, there's a wheel. Wiecie co, może jeszcze nie będziemy tego ciągnąć, jeżeli... Okej, okay, mamy wiadro. Jest puste. Ale tutaj nie, shotgun. Okej, okay, czyli w różnych miejscach to można znaleźć. To jest nawet fajne, że nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu coś jest i wiecie, no, po pewnym czasie gracz się będzie spodziewał, ale tak to wiecie, nie zawsze wiesz. Okej, okay, larger enemies have No to ja wiem, że większe mają więcej. Dobra, pipe valve. Okej, okay, czyli tak, tutaj mamy ten zawór. Czyli to, cokolwiek jest na dole, będziemy musieli trochę sobie go napierw. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Będziemy musieli najpierw go tam trochę załatwić. Okej, okay, mamy paliwo. O, i mamy jakiś notatnik. Dobra. Okej, okay, chcieli zatrudnić firmę do kopania, ale ona zaczęła zadawać zbyt dużo pytań i skończyło się na tym, że oczywiście nie dali jej tego, ale zaczęli się pytać o jakieś tam pnącza i te pnącza mi się bardzo nie podobają, okej. Okay. Więc tutaj mamy broń, ale wydaje mi się, że to będziemy wykorzystywać później. Okej, więc możemy teraz przejść pomiędzy tym, cokolwiek to jest, oraz też zobaczyć na mapie. Więc tak, mamy to, byliśmy już w tych dwóch. A, bo to nie pokazuje, w którym dokładnie jesteśmy miejscu. Dobra, czy jeszcze mamy jedne drzwi. Mamy to, ewidentnie. Ale mamy jeszcze te drzwi. Okej, okay, są zablokowane od drugiej strony. Ciekawe, czy w tej beczce coś będzie od tej. Nie. A jeszcze jest ta beczka. O, no, jeszcze jest tam do góry. Zapomnieliśmy tam jeszcze pójść. Okej, okay, co tutaj jest? Cosmic Future. Okej, okay, tutaj jest kolejny właśnie jakiś tam cytat. O, mamy banana peel. Okej. Okay. Czyli w skrócie mamy tutaj do tego
aby wrzucać, żeby nasi przeciwnicy w inną stronę szli, oraz to, żeby się ślizgali się na tych skórkach od banana. Aha, dobra, czyli tutaj ci, co naprawiali od ten właśnie od łabędzi, zabrali coś, będzie tutaj potrzebne. Okej, okay. Czyli mieliśmy rację, że facet... mamy miejsce do przejścia. Facet zaczął kopać złoto w Brazylii i przewoził do tego parku. Okej. Okay. I tutaj mamy jakieś takie różne teksty naszego twórcy, ale mamy dziurę, ale nie możemy przy nią przejść, dobra. To nie jest miłe, kiedy ma się dziurę, ale nie można przy nią przejść. Okej. Okay. Więc teraz mamy tylko te dwa coście. Możemy przejść dalej. Tylko zazwyczaj lubię sobie patrzeć na mapę. Tutaj mamy kilka rzeczy do otwarcia, więc zobaczymy, jak to będzie. W sumie klucz brązowy tam... Nie, srebrny klucz. Okej, coś tutaj jest? Dlaczego ja się pytałem? Okej, mamy tutaj jakieś rzeczy. O, mamy przycisk. Okej. Jakby tutaj był przeciwnik, ale... Okej. Okay. Proton Neighbor Control. Okej, okay, czyli tutaj mamy tego. Na razie tamtego zostawimy. Okej. Okay. Aha, czyli nie ma paliwa. Co to tak? Dlaczego oni tak brzmią? Tak dziwnie, dobra. Patrzmy sobie, czy nie ma coś tutaj jeszcze innego. No nie mamy tego. Jeżeli chodzi o to, to mamy tylko klucz brązowy. I mamy tutaj kilka rzeczy, tylko że tam jest podejrzany pan. Ok, możemy tutaj przejść? Nie, nie możemy. Czy on może się przejść? Jak serio? Że co, może wrzucę w niego granatem? O Jezu! Dobra, przynajmniej się ruszył. Chociaż już bym chciał go załatwić. Dobra, gdzie jesteś? Pokaż się. Jej! Rozpadł się jak jakiś niempatyczek. Okej, więc w sumie pozbyliśmy się tego. I cały dźwięk zniknął, dobra. Dobra, więc czy coś tutaj mamy? Jest, brązki, dobra. Dobra, idzie. O, tylko że trochę jesteśmy randy. By się przydało. Okej. Okay. Przydałoby się trochę ammo. Mamy go mało. O, ammo. O, sporo ammo. Okej. Co tutaj mamy? Okej, czy mamy jakieś maski? I przy tych maskach mamy te rzeczy. O, dobra. Czyli dlatego nie widzieliśmy całej mapy, dlatego że musimy najpierw ją mieć. Czyli okej.
Czyli jesteśmy w sumie w tym miejscu, co w sumie powinniśmy być, bo mówiono, że musimy właśnie tutaj pójść. Okej. Okay. Maszyna, zobaczmy, czy coś pójdzie. Bum. Nic. Czyli ewidentnie tutaj nie ma nic. Okej, okay, są przeciwnicy, ale... Mamy medikit. No chodź tutaj do nas. Może aż nie aż tak blisko. O, to jest chyba idealna. Tak, bardzo idealna. I ma ze swoje. Jeszcze można chodzić po nich. Dobra, tutaj mamy koguta. O nie, 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 nie. Super. Ile mamy? Dobra, mamy 8, 16. No tylko się nie obracaj, no. Okej, okay, trochę to zajęło nam, ale się zajęliśmy. Oj, tutaj kolejne ammo. A w sumie tutaj było to do eksplozji, więc trochę słabo. Okej, okay, czyli tutaj nadal musimy mieć ten, znaczy się nie zawór, tylko pokrętło, ale ewidentnie jeszcze go nie znaleźliśmy. Okej. Okay. Dobra, 5 razy on tam uczy, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ha! Nice. No trochę dziwnie wyglądał ten. Dobra, ale jeszcze nie wszystko zbadaliśmy, więc pobiegnijmy sobie w inne miejsca. Czekajcie, tutaj coś jest? Tak. Nie wiem, dlaczego nie dostajemy te wskazówki, kiedy już w sumie dosyć dużo zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, jabłko. Czekajcie, czy to jest... A, to są śmieci. Dobra, ja myślałem, że do czegoś można wykorzystać, a to są śmieci, nie możemy z nimi nic robić. Okej, okay, bo tutaj jest dialog, ja go nie czytam. Próbuję się przedostać przez te drzwi. Aha, okej. Okay. Są zamknięte? Oczywiście. Okej. Okay. Czy jest jakikolwiek przejście dookoła? Możliwe. Okej. Okay. Zobaczę. Aha, czyli... Tak, dobra, co tutaj mamy? Okej, okay, mamy ten cały, dobra. Mamy ten cały maszynę, ale nic z nimi nic nie możemy zrobić. Mamy tutaj jakieś lochy. Okej, okay, co to jest? Śmiercionośna syrena. Okej. Okay. Czyli to będzie coś w stylu... Coś w stylu... O, komputer. Coś w stylu takim, że będziemy się chyba po kolei wcisnąć. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj mamy komputer i możemy coś sobie wykorzystać. Czyli... Musimy poczekać tutaj. O! Nie wiem, czy to jest dobre przejście. Co tutaj jest? Gazeta. Aha, czyli zorientowali się, że są połączenia pomiędzy kopalnią a tym gościem i teraz właśnie napisali o tym w gazecie. No, czyli facet jest bogaty, a prowadzi nadal to. Okej, okay, więc... Jak to wygląda? W tym dungeonie to jeszcze jest, są rzeczy do zrobienia, ale są jeszcze inne. Najpierw pójdźmy tutaj. Myślę, że jak przejrzymy przynajmniej jeszcze z jakieś takie dwa większe pokoje, to ja wtedy będę kończyć, bo...
Okej, okay, telefon. Gdzie on jest? Coś tak... Odu. Wiesz, to jest telefon, ale... Jakby za... Z obrazem? A tutaj jest, dobra. Witam? Wróciłaś. Kto to taki? Przyznam się. Dobrze ciebie widzieć. Dobrze, że jeszcze żyjesz. Ach, ta młodość. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli tutaj mamy te rzeczy. Okej, okay, stale. Obraz. Melodia śmierci. Okej. Okay. Harmonia czasu. Harmonia ten zgaśnie. Tutaj jakieś takie. O. Mamy jakieś. O, Jezus Maria. Mi się przestraszyła. A tutaj. Mamy ten zegar. Godzinę. Czy możemy ustawiać? A nie, musimy mieć wskazówkę zegara. Okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ale ma dziurkę na klucz. Czy coś takiego, okej. Okay. Tutaj też musimy ustawić. Zapewne jest jakiś coś w stylu, żeby tam wstawić. Okej. Okay. To ma 5 kości. Okej. Okay. Piosenka w Cage. Nicolas Cage. W pułapce? W zamknięciu? Okej. Okay. A swift and sudden end by Beast Lane. Okej. Okay. Czyli to jest jakieś przejście. Tak, tak, to wiemy. Beginner's Guide to First Aid. Okej, okay, tutaj jest jakiś tak po kolei. Dobra, więc tak. Ten obraz ma jakby taką jedną kość. Ten ma jedną czaszkę, ale tak jakby dwie. Wydaje mi się, że coś to jest w stylu takie, co tak ma największą ilość kości. Mamy to pianino. Tak, więc mamy ty, a ty? Aha, dobra. Czyli musimy zagrać, ale to nie ma znaczenia. Albo ma znaczenie. F, E, ty, E. Okej, okay. Otworzyło się. O, ammo. Chętnie. A tutaj... To w takim razie ty... A... Ty... To pewnie też się otworzyło, tylko że nie... Okej, okay. Tutaj jest przejście, dobra. I ostatnie to było cage. Nie było to. A... Okej. Okay. Aha. Hej, jestem małym grzybkiem. Mogę spełnić twoje życzenia używając grzybowej magii. Powiedz mi, czego chcesz? Jak jest what's that? Co to? Chcesz polepszyć zasięg twojego miotacza ognia? No wszyscy co... Wszyscy mają własne życzenia. Okej. Okay. Czekaj, ty nawet nie masz miotacza ognia? No wish for you. Okej. Okay. Wow, niemile. Okej, okay, czyli musimy mieć miotacz ognia, żeby... Tyle miejsc, które nie odwiedziłem.
Okej, musimy mieć tocz ognia, żeby dostać ulepszenie. Ale mamy jakieś przejście, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze dobry czas, żeby przejść tam. Bo mamy już kilka takich przejść. Mamy naprzeciwko jakieś drzwi. Tutaj więc to może spróbujmy. Przejść. Okej, co to jest? Oj. Okej. Czyli mamy problem, bo shotgun na nas mierzy. Okej, czyli nasze... Mamy jakieś rozwiązać zagadkę związaną z tymi, więc tak. Estelle 1800. Możemy przekręcić jej głowę. Okej, wydaje mi się, że to polega na tym, że tutaj mamy kompas. Musimy przekręcić jej głowę w odpowiednim kierunku. Okej. Solomon West Zalby, czyli południowo-zachodni. Okej. Dobra. Ty, Norbert Easley, czyli północno-wschodni. Dobra. I Solina, czyli południowy. Okej. Czy możemy wziąć ten shotgun? A, zepsuł się. A, bus plastiku, okej. To wiele tłumaczy. Dobra, co to jest? O, mamy zbiornik z benzyną. Podoba mi się. Tutaj leży Ofelia, tragicznie utunięta. I takie, że córka, siostra, człowiek. Okej, przez chwilę myślałem, że ta dziewczynka, która tam miała wypadek, ale w sumie później sobie przypomniałem, że Ofelia to jest ta dziewczyna. Okej, czym ty jesteś? O Jezu. O. Aż się przydaje ten obrót. Jej. I... Czym ty byłeś? I dlaczego byłeś tutaj? Okej. O, masz los. Nie mówcie, że nie możemy tego odłożyć. Okej. Możemy odłożyć. Dobra, wchodźmy na górę. Przynajmniej mamy tutaj dosyć dużo potworów. Okej. Okej. Czyli mamy tak. Shark, Dolphin. Czyli mam kolejną zagadkę. A tutaj magazyn. A, i mamy te wskazówki. O, czyli kolejny pokój taki. Dobra. Co tutaj mamy za list? A, czyli tutaj udało mi się odgadnąć, jak tutaj przeprowadzać te złoto do Ameryki, że jako obiekty badawcze. A, i tutaj do tej zagadki, którą właśnie tam udało nam się zgadnąć, więc nie ma problemu. Dobra, kawa tutaj nie działa. Tutaj mamy windę, ale nie działa. O, mamy apteczkę. Okej, i co tutaj mamy jeszcze?
I mamy antidotum. Mamy ich antidotum dosyć sporo, ale by się coś innego przydało. Okej, okay, czyli tak, no w sumie się udało nam. Okej, okay, tego jeszcze nie będziemy. Tutaj mamy kolejny save, ale nie mamy hasła. Ale niby tutaj jest, czekajcie, czy tam... Dobra, myślałem, że coś tam użymy. Don't be stone, the year Solina died. Okej, okay, czyli Solina to jest... tutaj. Kim była Solina? To była ta, która się miała obrócony w tamtą stronę. Tutaj jest Norbert. Czy ja to się nazywasz? A nie możemy przeczytać z tej strony. Solomon. To jest tutaj. Solina umarła w 1892. Podoba mi się nawet ta animacja, jak tam przykucania, bo to takie właśnie, że... że tak dosłownie jak taki typowy Słowianin. Okej, okay, 1872 tylko. Oczywiście musiałem czekać. O, jest crack handle. Akurat to potrzebowaliśmy do dużej liczby rzeczy. Okej, okay, za chwilę tobie otworzę, tylko... Czekaj, chcę tutaj pozbierać. Okej, okay, wentylacji coś jest, ale nie możemy wziąć. Ktoś tutaj super plakaty brał. Okej, okay, tutaj chyba prawie wszystko mamy. Mamy kolejną pełniuszkę i mamy książkę. A to jest z tymi. Dobra, czyli tutaj takie typowe. Dobra, to jest ważne. Są jakieś pułapki z żyrandolami. Okej, okay, tutaj wszystko. O, mamy mapę jeszcze. Dobra. Mapa i otwórzmy w takim razie. Dosyć ciekawie to jest zamknięte. O, siema. Nareszcie. Ej, jak się dostałeś do środka? Przeszłam przez kryptę. Była tam zagadka z nagrobkami i shotgun i taki tykający zegar. Okej, okay, nie pytałem się o historię życia. O, przepraszam. Tylko żartuję. Udało ci się. Okej, okay, teraz czas na moją robotę. Dobra. A kim ty dokładnie jesteś? Dobra. Co ty robisz? O, myślę, że to będzie najlepsze miejsce. Najlepsze miejsce? Na co? Myślę, że używasz tych... z tych wind. I to zobaczy. Czy mówisz na temat Edwarda Crowa? Tak. Ej, czy pomożesz mi w czymś? Tak. Okej, co potrzebujesz? Potrzebuję, żebyś obciągnęła ten... te stoły. I położyła te dokumenty. Nie zajmie to minuty. Można typowo takie... wyprostować dłoń i takie... i wszystko rzeczy na bok. Okej, okay, to będzie wszystko. Dzięki. Okej, okay, co to jest? Dla Edwarda Crowa. For the attention. Okej. Okay. Gazeta. Incydent. Okej, okay, czyli tam jest, opowiada o tym właśnie tym incydencie, to jest ta dziewczynka. Okej, okay. Tutaj jest na temat tego, co jej się stało. Aha, czyli została otruta tym wirusem, zapewne nie żyje. Okej, okay, i zgaduję, że to jeszcze jest ten numer do tej babki. Okej, okay, to wszystko, myślę, że to zobaczy. Póki tu jestem, zobaczę, jak to wygląda w więzieniu, w celi. Czy tam wchodziłeś? Nie. Okej. Okay. Chyba nawet lepiej. Okej, okay, zobaczymy się lepiej.
Nie wchodź żadne problemy, ok? A ja sam muszę się napić? Normalnie to bym sobie miał już dawno między przerwami, ale chcę, żeby te odcinki były dosyć takie dłuższe. Dobra, myślę, że na tym zakończę w takim razie. Ja i tak za 15 minut musiałbym kończyć, a tak to mogę w tym momencie zakończyć, więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Crow Country. Z wami Trehol. No to, cześć!